Witajcie, Joanna Hoj, z tej strony z kanału Okiem Matki Słowianki. W tym filmie może uda zaraz mi się przybliżyć, ale jakby i tak nie będziecie wszystkiego widzieć bardzo dokładnie. W tym filmie chciałabym powiedzieć o bajkach. Ostatnio pojawiły się takie studia naukowców, językoznawców, literaturoznawców, troszeczkę podobne do takich dawnych studiów, które robił na przełomie wieków, właściwie XIX i XX, Władimir Prop, albo może bardziej już na początku XX wieku. W każdym razie ten pan zajmował się bajką i mówił o tym, że bajki, baśnie, mity to są bardzo stare rzeczy i on twierdził, że one pochodzą z zdecydowanie kilka tysięcy lat. On nawet twierdził, wydaje mi się, że on twierdził pierwszy, że 7 tysięcy lat niektóre są, jakby mają, są tak stare, tak? Czyli jakby 7 tysięcy lat temu zostały stworzone, co nas cofa bardzo głęboko, właśnie tak jak tutaj ci naukowcy całkiem niedawno jakby potwierdzili tezę Władimira Propa, rosyjskiego literaturoznawcy i językoznawcy, potwierdzili tę tezę, że właśnie tak jest, że bajki, niektóre bajki, tak naprawdę to jakby trzeba by się cofnąć, zobaczcie, do tych czasów tutaj proto-indoeuropejskich. Proto-indoeuropejskich i mamy tu wyróżnione takie cztery baśnie. Jak oni to zrobili? Oni po prostu sprawdzali setki tych opowieści, sprawdzali w różnych regionach świata. I co się okazało, że to jakby sprawdza się nie dokładnie te opowieści, tylko sprawdza się jakby te elementy, które już dawno Prop wyróżnił, te stałe elementy, jakie zachodzą między nimi odpowiedniości. I nawet na zdrowy rozum można bajki jakby pogrupować i porównać. Natomiast to robi naukowcy i tak im wyszło, że niektóre bajki są tak stare, cztery bardzo stare, które znamy do tej pory, ale one znane są nie tylko u nas w Europie. One są znane też proto-indo-iranian, czyli też są znane na tym kontynencie azjatyckim, co to znaczy, że one musiały powstać przed podziałem tej wspólnoty. Okay? Przed podziałem wspólnoty. Więc to oznacza, że one muszą być bardzo stare. To oczywiście nadal oni się kłócą, ja już różne słyszałam tamte daty, 5000, 4, 6, no podejrzewam, że to będzie jednak 7. No zobaczymy, co im tam wyjdzie. W każdym razie mnie zainteresowały w pewnym momencie, po pierwsze to, że zobaczcie, zjedziemy trochę tutaj, ilość bajek w Proto-Baltoslavik, jest jakby ich jest tam najwięcej. Tutaj zobaczcie, ile jest zachowanych. Bo to jakby proste szło, tak? Tutaj indo-irańskie i oni mają, jakby te się pokrywają. Oprócz tego mają jeszcze całą pulę swoją, ale mają też ten element wspólny. Natomiast tutaj to szło tak, że było, znaczy oni tak twierdzą, że to jest zachodnia, więc to byłaby taka zachodnia wspólnota indoeuropejska, to byłaby wschodnia azjatycka wspólnota indoeuropejska. A dalej zobaczcie, co jest. Tutaj jest gdzieś tam germańskie, celtyckie i tak dalej. Natomiast my idziemy bezpośrednio. I ilość baśni, która u nas jest, zobaczcie, jest ogromna, przy czym to są wszystko te odpowiedniości pasujące. Teraz ten cały artykuł jest jak najbardziej w internecie. Ja Wam załączę tutaj linka, jeżeli ktoś by chciał poczytać po angielsku. Jest też artykuł na ten temat po polsku i też Wam załączę, więc jeżeli ktoś by dokładnie chciał sprawdzić, jak to zostało zrobione, jakie bajki tutaj należą. Tutaj jest wypisane są bajki, te, które były uznane za te najważniejsze i najbardziej wspólne. Ja w tej chwili chciałabym jednak skupić się głównie na tych najstarszych bajkach i pokazać Wam coś ciekawego, bo mi się to ułożyło jednak w taką koncepcję. Jednak wpisałam te najstarsze bajki, które zresztą znamy. Ja zaraz Wam powiem, jakie to bajki są.
te bajki wpisałam w takie koło, tak jak to mówiłam w interpretacji różnych bajek, w koło świata, koło życia, koło przemian. Okay? Albo koło rytuałów przejścia. I wychodzi tak, że najwięcej bajek poświęconych jest temu ostatniemu rytuałowi przejścia przez zimę, rytuałowi umierania, odchodzenia ze świata. Natomiast jakby równie dużo jest poświęconych temu rytuałowi narodzin, czyli pierwsza i ostatnia ćwiartka. Widzicie? I to są cztery bajki i moim zdaniem te cztery bajki właśnie odpowiadają, te cztery bajki odpowiadają tym czterem jakby rytuałom przejścia, czy czterem sferom koła świata. No to teraz popatrzmy na to. No dobrze, tutaj mamy właśnie to koło, o którym mówiłam. Koło świata, tutaj mamy krzyż klasyczny, to jest też kula, globus, oczywiście to jest nasza ziemia, tu jest krzyż, tak naprawdę to jest źródło krzyża także chrześcijańskiego. Mamy tutaj na tym podstawowe cztery święta i cztery rytuały przejścia. Zaczyna się to wszystko od, tutaj jest północ, czyli na przykład Boże Narodzenie i Szczodry Gody posłowiańskie, i rytuał przejścia chrzest, albo po prostu narodziny dziecka, tak? I przywitanie dziecka we wspólnocie. Dalej mamy i to jest w ogóle wiosna w tej ćwiartce, tak? Tutaj mamy lato, tutaj, tak jak tutaj było przesilenie, tak tutaj jest zrównanie, równonoc. Tutaj mam Wielkanoc, rytuał przejścia to mogą być postrzyżyny, powitanie nowego roku, tak, święto wiosny. Dalej tutaj mamy noc kupały, święto kupały i kupalnocka i świętego Jana, można powiedzieć. To jest znowu przesilenie. Tutaj dalej mamy Święto Dziadów, Wszystkich Świętych, Zmarłych, no i Równonoc. I zaczyna się zima, tak? I to jest ta ostatnia, najtrudniejsza czwartka. I teraz zobaczcie, te bajki miały pewne numerki. Tam już nie będę wracać do tamtej strony, ale numerki te najstarszych czterech bajek to było 328, 330, 402 i 554. I teraz zobaczcie, w tej pierwszej ćwiartce ja zaznaczyłam, że to jest 328. Czyli ta pierwsza bajka, 328, to jest bajka, tam konkretnie naukowcy powiedzieli, że to jest bajka po angielsku, tam jest wszystko, tam jest Boy Steals Ogre's Treasure. Czyli chłopiec kradnie skarb ogra. Taka jest jakby wyjściowy tytuł, ale to jest ta historia. Po angielsku to się nazywa Jack and the Beanstalk chyba. W każdym razie to chodzi o tą historię Jacka, Jack, który dostaje fasolki, nie wie, czy jakby potem matka, czy tam ktoś, różnie bywa w różnych wersjach, wyrzuca te fasolki za okno, te fasolki, albo ta jedna fasolka rośnie, wyrasta, tam taką ogromną fasolę, chłopiec wchodzi na nią i tam jest inny świat. Tam jest inny świat i tam spotyka ogra, czyli dziecko, tutaj wiosna. Zaczyna się jakby, to jest natura, tutaj jakby, tutaj mówi się o naturze człowieka, ale jeszcze takiej bardzo niewinnej naturze dziecka, której sprzyja Bóg i natura. Dziecko spotyka się z ogrem, tak, włazi tam wysoko, spotyka się z takim jakby negatywnym elementem natury, ale nadal jest pod opieką, bo nadal rośnie, nadal jest niewinny, nadal jest to wszystko dobre, bo chodzi o pomoc starej matce, chodzi o życie godnie. W związku z tym udaje mu się
zabrać ogrowi, który zresztą jest złoczyńcą przecież, zabrać mu jego skarb, uciec. I często w bajce jest powiedziane, że ścięta jest ta fasola i ogr ginie. I to jest ta bajka. W różnorakich wersjach. Ta bajka nadal jest. Ja nawet mam ją w wersji angielskiej dla swoich dzieci. Na pewno ją znacie. Ale pamiętajcie, że wszelkie bajki z ogrami, gdzie pojawia się jakieś dziecko albo młody człowiek, to jest cała sama wersja. Na przykład tam, gdzie jest na przykład Tomcio Paluch, który gdzieś tam spotyka się z ogrem, albo kot w butach, to jest, bo kot w butach to jest, służy młodemu chłopcu, tak, Jaśkowi i Jankowi. I to jest nadal ta sama bajka. To jest bajka o tym, jak młody człowiek pokonuje te takie przeciwności losu, tą naturę taką, można powiedzieć, złą, ale sprzyja mu jednak natura dobra, tak? Czyli to jest początek. To jest ta pierwsza ćwiartka, ten pierwszy rytuał przejścia, to jest jak gdyby pokazanie się jako ktoś odważny, kto może pomóc rodzinie i tak dalej, ale jednocześnie pokazane jest bardzo w dużym stopniu niewinność. I to jest ten początek. W ogóle tutaj można powiedzieć, że jest taka strzałka przez te dwa pierwsze pory roku i dwa pierwsze etapy. Człowiek, jakby to powiedzieć, człowiek albo być może też cywilizacja się w jakiś sposób stacza. OK, i od niewinności przechodzi w zepsucie i przebiegłość. Tutaj zaś w tej lecie, w tej ćwiartce lato, mieszą się te bajki. Tu jest ten numerek jednej z tych najstarszych bajek, 330 ja tu umieściłam, bo tam nie ma tego w tym pliku, to jest jakby moje, znaczy nie jakby, tylko to jest moje, moja koncepcja. Ja uważam, że tutaj w tym, to jest tak jakby człowiecza natura się demoralizuje i tu jest pokazany już człowiek, który zaczyna wchodzić w dojrzałość i to jest ten człowiek, który zaczyna starać się jakby coraz bardziej nie tylko odebrać coś na przykład tym złym siłom natury, ale stara się być jakby mądrzejszy od nich. No prawda jest taka, że nie do końca można, jakby nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się odegrać na naturze, przyrodzie i bogach. Więc jak gdyby zwykle jest tak, że tutaj człowiek traci. Tutaj człowiek traci. Tu są te bajki, słuchajcie, ta bajka wyjściowa, którą tutaj naukowcy umieścili, 330, to jest Blacksmith and the Devil, czyli kowal i diabeł. Poszukajcie sobie w internecie, ta bajka jest troszeczkę pozmieniana, ale nieważne, jakby wyjściowo to jest ta sama bajka. To jest bajka o zaprzedawaniu duszy diabłu zwykle. O paktach z diabłem. No to mamy tutaj, słuchajcie, już również pana Twardowskiego, panią Twardowską, Mickiewicza, Mefistofelesa. To są wszystko te układy. To opowiada o tym, tak? Czyli jakby już człowiek staje się, jakby przechodzi na tą swoją ciemną stronę, można powiedzieć. Tak? A to jest taka jego ciemna strona, jakby to jest jego... Jakby to widzieć, tutaj było dobrze i natura była jak najbardziej po stronie człowieka, a tutaj człowiek konfrontuje się po raz pierwszy z tymi ciemnymi siłami natury, ale próbuje je przechytrzyć zamiast coś jakby zrozumieć o sobie. Więc w efekcie zwykle spotyka te postaci Kara. Tutaj pewnie będzie też tu mogą być też inne, myślę, że na przykład kwiatła proci może tutaj być, chociaż to tak nie do końca jest jakby ugoda z diabłem. Więc tu można by się sprzeczać, jakie tu będą bajki. Ja i tak uważam, że większość bajek jest w tej części. No dobrze. W każdym razie tutaj mam właśnie Mefistofelesa, panią Twardowską i ten kowal i diabeł. Idziemy dalej. Zobaczcie, że to jest troszeczkę tak. Tutaj człowiek sobie jest, on się coraz bardziej jakby cywilizuje, a jednocześnie oddala się od natury, jak gdyby zamiast spróbować ją zrozumieć, to próbuje ją przechytrzyć albo uczynić ją poddaną, a nie tędy droga. I zobaczcie, że jakby te bajki pokazują bardzo mocno, tym bardziej, że 328 i 402, to jakby tych bajek jest tutaj najwięcej, nie?
W sensie te bajki, na przykład, które tam były podświetlone, których było najwięcej, 328, 402 u tych naukowców, to są bajki z tych pierwszych ćwiartek. To jakby tutaj, gdzie człowiek był niewinny, gdzie był w połączeniu z naturą i tutaj, gdzie znowu to połączenie otrzymuje w inny sposób, taki przemieniający. Tutaj jest jeszcze niewinny i nieświadomy, ale złączony z naturą, a tutaj musi dojść do tego, żeby znowu się jakby zrozumieć naturę, także w sobie, ale inaczej, no dużo trudniej. Tutaj ta konfrontacja jest taka niewielka, tutaj jest pełna. Dobra, idziemy, ale idziemy jeszcze, mamy jesień. Ja tutaj napisałam, że jesień to będzie to, co naukowcy tam napisali, 554 bajka, to się tam nazywa Grateful Animals, czyli wdzięczne zwierzęta. Pełna nazwa to jest wdzięczne zwierzęta, niewdzięczni ludzie albo niewdzięczny człowiek. Ja tutaj podrzuciłam, że to może być ta nasza złota rybka. To jak najbardziej jest wszystko to, gdzie to jest tak jakby taki troszeczkę... Troszeczkę jakby nawiązaniu do tego, bo często tutaj pojawia się jakaś zwierzę, ale ono często jest jakby symbolem albo jest wcieleniem Boga, albo jakiejś tam sił natury. W każdym razie to jest tak, że w tej ćwiartce jesień to już człowiek zupełnie stara się jakby faktycznie coraz więcej jakby ugrać, ale już tutaj jest pokazane, że jakby konfrontacja człowieka z tymi siłami boskimi, z siłami dobrymi natury, ale pokazane jest jakby znowu, że jakby, jakby świat zwierzęcy, świat przyrody jest światem dobrym, tutaj pokazany jest od tej dobrej strony raczej, natomiast pokazany jest człowiek w bardzo złym świetle. Człowiek taki, który już no, potrzebuje przemienienia, totalnej przemiany, tak? Czyli musi przejść tutaj. Chociaż aktualnie w naszej współczesności ludzie bardzo często tu się zatrzymują i uważają, że dalej nie muszą się przemieniać. Przechodzi przez te rytuały przejścia. W każdym razie tutaj mamy te bajki. Jeżeli nie kojarzycie tego, no to złotą rybkę na pewno kojarzycie. Jak człowiek jest coraz bardziej chciwy, tak, ta babka jest coraz bardziej chciwa i coraz bardziej, coraz więcej żąda, w końcu wraca do punktu wyjścia. Wdzięczne zwierzęta, chyba w internecie to właściwie znalazłam głównie te angielskie albo hinduskie bajki. U nas one są trochę pozmieniane. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć słowiańskiej bajki tego typu, ale to jest, historia jest taka, że idzie sobie człowiek lasem i widzi w dole zwierzęta, które wpadły w pułapkę i jednego człowieka. Pomaga im się wydostać. Tam jest kilka różnych zwierząt i temu człowiekowi pomaga się wydostać. Po czym znowu w swojej drodze spotyka te zwierzęta i te zwierzęta mu się odwdzięczają, dając mu coś. Na przykład. Natomiast człowiek w pewnym momencie, jak on do niego przychodzi, do jego domu, to on go przechytrza i przez to ten, który wyciągnął z dołu, ten dobry człowiek, zostaje wrzucony do więzienia, ale potem dzięki pomocy węża, którego też wcześniej uratował, udaje się odwrócić sytuację, no i jest uniewinniony ten człowiek. Tam jest też taki motyw tej hinduskiej bajce, jakby dzięki temu wężowi myślę, że posiadł pewną wiedzę, ten, który był w więzieniu i uratował córkę. Tak, myślę, że to tak, taka to była bajka, bo ja tylko tak przejrzałam. Uratował córkę jakiegoś tam księcia i został wypuszczony na wolność. Więc jakby tutaj jest pokazane, że jakby natura jest lepsza od ciebie, człowieku. I to nawet jakby cała natura, tak? Pokazany już jest bardzo dogłębnie człowiek, który jest już jakby przeżarty złem i cywilizacją. Człowiek kuje się, nie człowiek, któremu bardzo potrzebny jest ten ostatni rytuał przejścia, czyli przemiana rzeczywista. I to jest trochę tak, że tutaj był konfrontacja z takimi dobrymi siłami natury, a jak złymi, no to zawsze była gdzieś pomoc, te fasolki, tak? Więc była pomoc boska. Tutaj jest dalej konfrontacja po jakieś pakty z, powiedzmy, z boskimi siłami, siłami magicznymi. Tutaj dalej znowu jest próba przechytrzenia i pretraktacji, natomiast tutaj w pewnym momencie jest tak, że jakby ta przyroda decyduje, jeżeli ktoś decyduje się na wejście dalej, aby uzyskać świadomość i przemienić się, stać się pełnym
rzeczywiście doskonałym człowiekiem, to musi skonfrontować się z prawdziwym światem przyrodzonym. Jawia, nawia i prawia po prostu spełnią. To oznacza też, że musi się skonfrontować z tym, że sam jest częścią tej przyrody. I to znaczy, że sam ma w sobie zwierzę, że ma w sobie dwa elementy, yin i yang. Jeden element jest może taki spokojny, taki ludzki, taki uładzony cywilizacyjnie, a inny element jest totalnie dziki. I to może być w sensie takim pozytywnym dzikim, tak jak tutaj jest pokazane, że zwierzęta są dobre, ale to tutaj natomiast jest konfrontacja z tym elementem dzikim, bestialskim. No i jakie my tu mamy bajki? To jest to 402. Tu moim zdaniem jest po prostu bajek najwięcej i zrobił o tym oddzielny film interpretując różne bajki. Zobaczycie, że to jest właściwie cały czas przechodzenie tego ostatniego rytuału przejścia. Wszystkie te zimy, lasy, podziemia i tak dalej. Tego jest najwięcej. Często oczywiście bajki mają jakiś miks, kawałek wszystkiego. No dobrze, ale jaka bajka? Tutaj ci naukowcy 402 to wymienili tą bajkę Animal Bride, czyli jakby zwierzęca narzeczona, czy zwierzęcy narzecony. I to są pierwotnie wszystkie te bajki, gdzie na przykład książę żaba, ale też Piękna i Bestia, ale słuchajcie też i inne, takie gdzie ten narzeczony ma taką naturę bestii. Zobaczcie, to jest ta nasza bajka, na przykład Kościół Nieśmiertelny, gdzie te boginie tak naprawdę były dane za mąż potworom. To też nadal czegoś uczy i to ma tutaj ten rytuał przejścia i te bajki miał pokazać, że w tobie, człowieku, jest pełna natura. I natura zwierzęca, i natura taka cienia, i natura światła. I w tobie jest i yin, i yang. I musisz być tego świadomy. To jest dokładnie też to, co Jung oczywiście mówił o odkrywaniu swojego cienia albo akceptowaniu go, o tym, że możesz dokonać i wspaniałego dobra i wielkiego zła. To jest oczywiście też tam jakby ta epoka, w której my teraz żyjemy, bo uważam, że ludzie tak doszli do ściany, jak gdyby nie chcąc przechodzić dalej. Zresztą teraz mamy Kali Yuga i uważam, że się taplamy w tym cały czas. I teraz zresztą tych bajek i historii, zobaczcie, że całe fantazy, całe gry, które powstają, moim zdaniem to wszystko kręci się wokół tego, żeby to przejść i pozytywnie wyjść z tej Kali Yugi i wyjść tutaj. I to jest ta ostatnia bajka, czyli jakby zderzenie człowieka z bestią. Ale jest takie bardzo bliskie zderzenie, bo tutaj w tych bajkach, tak jak się czyta te pierwotne wersje braci Grimm na przykład, jak to było, no to to, co oni zbierali, to na pewno było od różnych osób. No może to było z ludu też, ale także to było zbierane od szlachty, także od ludzi, którzy mieli kontakt z tajnymi stowarzyszeniami, z jak gdyby ludzi, którzy mieli przechowane te baśnie z najdalszych epok, po prostu, okej? Okay? Oni to wszystko przechowali, bo to są najstarsze mity, które nas uczą właśnie o tym. I tutaj właśnie jest ten motyw jakby nie tylko właśnie, jakby w takiej na przykład bajce Kościół Nieśmiertelny, to jest nie tylko motyw jakby łączenia się z jakimś monstrum, który potem zresztą okazuje się pomocny, więc jak gdyby znowu yin i yang, jest pokazane, że nic nie jest takie do końca, jak ci się wydaje. Tym bardziej, że jest podziemia, przechodzi się, trzeba wejść w siebie, trzeba wejść w swoją podświadomość, to jest cała ta sfera zima, podświadomość, podziemia. No i mnóstwo bajek jest takich łączonych. Sinobrody na przykład to jest wchodzenie jednocześnie w jakby w podświadomość, te klucze jak gdyby związane z jakby z zimą i wchodzenie jak gdyby do tych, otwieranie tych kolejnych drzwi, ale też no właśnie zbrodnia, czyli znowu narzeczona bestii, bo tam jest pokazane u tego sinobrodego, czy tam niebieskobrodego, jak to jest w innych językach, jest pokazane jakby człowiek jako bestia, ta bestialska strona, tak? Taki, który czyni człowieka poddanym, tak?
tak jak to jest tam w tym, u tych braci Grimm, jak ona, jak traktowana jest ta kobieta. Oczywiście na przykład pani Estes też o tym mówi i ona w tym momencie mówi trochę tak jak Jung też, ale od strony takiej kobiecy, ona mówi o tym, że te bajki uczą, ona nie mówi bardziej o człowieczeństwie, tylko mówi o kobietach. No to na jedno wychodzi, ona mówi o takiej indywiduacji, czyli jak gdyby takiej uniezależnieniu się kobiety, to znaczy, żeby kobieta ujrzała w sobie ten element, jakby konfrontując się na przykład w takiej bajce Sinobrody z tym elementem bestialstwa czy zwierzęcości, czy dzikości, żeby skonfrontowała się w tym w sobie, bo to w sobie też ma. Ale oczywiście o to właśnie jej chodzi, bo Sinobrody jest, pokazuje jak gdyby taką uległą kobiecość, taką zawłaszczoną, ale to nie tylko kobiecość tak ma. To cały człowiek jest zawłaszczony, można powiedzieć, także przez cywilizację i próbował w jakiś, tutaj był w zgodzie z naturą, a potem próbował tę naturę jakoś przechytrzyć, mu się nie udawało, zamiast się z nią niejako zespolić, ją zrozumieć, że mają także w sobie. No i tak to jest. Kościół nieśmiertelny, myślę, że znacie, Sinobrodego bajkę też na pewno, Książę Żaba, no to oczywiście tylko słuchajcie, tam jest w tych bajkach z tej sfery jest bardzo dużo mocnych elementów i to pierwotnie było i uważam, że w tych bajkach w wersji dla dorosłych powinny być te elementy, w sensie elementy takie stricte, nawet przemocy seksualne, bo wiecie, jak wycięto to z bajek, ludzie przestali takie bajki czytać, to dlatego pojawiły się gry pełne przemocy, fantazy, książki pełne tych elementów, które wyrzucono z baśni. Tak ja uważam. Oczywiście nie, to nie znaczy, żeby wszystkie te elementy wrzucać do jakby, wiecie, taki element jak było u braci Grimm. Oni chyba z 10 wydań mieli, bo jakby cały czas się zastanawiali, które będzie dla dzieci bardziej. Bo w pierwszych wydaniach było na przykład tak, że wilk jak rozprawił się z babcią, to ją pokroił na kawałki, wyjął jej wątrobę i przyrządził, a potem jak przyszedł czerwony kapelusz, to powiedział jej, częstuj się. Nie? Także ona zjadła babcię. Także tych elementów takich perwersji, no to jest, tu jest wszystko. Wszelkie tabu, wszelkie człowiecze tabu. Perwersja, zezwierzęcenie, przemoc, przemoc wobec dzieci zwłaszcza, wszelkie psychopatyczne elementy, seksualne, seks w ogóle sam, seks ze zwierzęciem, okay? Tutaj mamy wszystko. I to jest coś, co nasza cywilizacja zepchnęła właśnie do podziemi, ale teraz mamy tą Kali Jugę i ona się już kończy podobno, więc moim zdaniem, jak nie przejdziemy tego pomyślnie, to nie wyjdziemy tutaj na prawdziwe światło, do prawdziwej świadomości, tak? Czy nie zamkniemy tego koła? I tak to widzę. Obejrzyjcie koniecznie bajki, może wrzucę kilka linków pod spodem. Ja jeszcze tutaj tylko potłumaczę, co tutaj narysowałam, żebyście sobie dokładniej obejrzeli. Tu narysowałam w tą stronę jeszcze, że tu jest jakby linia dobra. Niewinny człowiek, niewinne zwierzęta. A tutaj jest linia zła. W sensie pokazane jest jakby zetknięcie zła, czyli człowiek, zły człowiek styka się z tymi elementami magicznymi, w sumie z diabłami i tak dalej, a tutaj jest zło w człowieku, styka się ze złem magicznym jakby, tak, złem przyrody. Natomiast tutaj też napisałam, że tu jest poziom jakby, tu jest poziom bytu, ta w ogóle ćwiartka to jest, ta jeśli to jest ćwiartka jakby, jakby tu jest taka cielesność, bo to jest lato, jest symbolem, jest tu byk, a tutaj jest taki element krwi, istnienia rzeczywistego, takiego jakby takiego na ziemi. Natomiast tutaj ten poziom, moim zdaniem, jest niebyt. Tutaj jest tak, że tutaj jest jakby człowiek jeszcze nie jest w pełni ucieleśniony, bo on się dopiero urodził, jest taki niewinny jeszcze z tego źródła światła świata, a po tej stronie wchodzi w niebyt i się styka z niebytem.
z odrealnieniem, z zaprzeczeniem wszystkiego, w co wierzył, zaprzeczeniem siebie, zaprzeczeniem swojej cywilizacji, swojego człowieczeństwa niemalże, takiego jak się go nauczył, i poznanie pełni człowieczeństwa, czyli poznanie pełni siebie także jako we wszelkich możliwościach. Polecam też, kiedyś był taki film Crash. Tam to jest dobrze pokazane też, do czego taki prosty człowiek może być zdolny. Tyle ode mnie, wierzcie w siebie, nie gajcie swojego wewnętrznego ognia. Katar mnie już łapie, także kończę. Joanna.